Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Mortal Shell. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilka osób i przechodzimy sobie nasz tytuł. Okazuje się, że przedmiot, który udało mi się odkryć w poprzednim materiale, a na tym samym streamie dzisiejszym, daje nam nieskończoną możliwość podróżowania do wszystkich odkrytych siostrzyczek Genesy. W związku z tym jest to spore ułatwienie dla nas. No i przenieśliśmy się tutaj, do tej lokacji, w której zdobyliśmy tę oto maczugę, którą, no, ja niestety się nie posługuję, bo jest dla mnie za wolna, ale myślę, że cała tutaj ta lokacja będzie jakoś nawiązywała do tej broni, więc będzie pewnie taka jakaś może ognista, może coś takiego. Zaraz się to pewnie okaże. Siemanko Sandokan, witam serdecznie. W porządku, moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę. Jest to nowe miejsce, w którym to zaraz zobaczymy, jacy przeciwnicy nas czekają. Widzę, że tutaj mamy tych samych kolesi. Ojejku, jakie cieniasy. Co się dzieje, chłopaki? Co tak cienko? Co się dzieje? Jakbyś tak nie sapał, to byś mnie zaatakował, a tak? Okej, idzie jakiś nowy przeciwnik. Okej. O ty! Jak mi przywalił? O! Kąśliwy atak, taki strasznie, strasznie długi. Ciężki do obrony. Wytrzymały przeciwnik, powiem wam. Tutaj te gienki, co biegały takie dookoła, to jakieś cienkie. Ale ten z tą tarczą taki, no, nawet spoko, ale do pokonania, no cóż, cóż to dużo mówić. Nie no, jeżeli liczyć to, co mamy na plecach, to się zgadza, ale balista Zuka akurat też wymieniałem, więc... Dobra, tutaj mamy na razie dwie ścieżki. Myślę, że mogę sobie to narysować, że od głównej sali mamy dwie ścieżki. Najpierw idziemy na górę. Bez pośpiechu. O! Ten jak się pojawił. Co umiesz? Co umiesz? Okej. Aż mu głowa zapłonęła, widzicie? Wygląda przez chwilę jak taki Ghost Rider z płonącą głową. Script of Repent. Tam mamy tą ścieżkę na dole. Tu mamy jeszcze tego gostka. Straciłem moje wskrzeszenie, ale zaraz sobie je odzyskamy, zabijając tych przeciwników. Co to są te urny? Ciekawe. Dobra, tutaj mamy jakieś wrota, które możemy otworzyć. Okej. Nie idę tam. Pójdę sobie dołem. Tak, żeby na razie nie kusić losu, bo idzie całkiem dobrze. O! Tutaj jakieś powbijane, nie wiadomo co. Ale wydaje mi się, moi drodzy, że tutaj ewidentnie widać... Co to było? Wydaje mi się, że tutaj ewidentnie widać, że ta miejscówka, która jest za młotem i dłutem, to moim zdaniem, po poziomie tej lokacji, po wielkości tej lokacji i po ilości życia, które mają tam przeciwnicy i ilu tych przeciwników jest, to wydaje mi się, że kolejność grania powinna wyglądać następująco, że
Najpierw idziemy po długi miecz, następnie i zwiedzamy tą lokację za nim, czyli te lochy Enslaved Grisze i lodowego Taurusa. Następnie idziemy do lokacji, gdzie jest płonąca macka. Widzę po prostu po tym, jacy są przeciwnicy, tak? A dopiero później powinniśmy chyba pójść po młotek i dłutko i po lokację za nią, za nimi, bo powiem szczerze, że łatwiej tutaj są ci przeciwnicy na razie. No tutaj aż bije serducho. Make offering. Glimpse of affection, foundry stone. Okej, chyba mnie podpaliło coś. To mnie podpala, to ty? Jak śmiesz. Okej, zauważcie, że tutaj aż normalnie biło serducho. Myślałem, że tutaj kurde jakąś piątą powłokę odkryjemy. Taki grobowiec, ale widzę, że tutaj po prostu nasze wewnętrzne ja bardzo potrzebowało tutaj złożyć ofiarę przy tym sarkofagu. Dobra, mamy tylko przejście tutaj właściwie. Ja sobie tutaj zaznaczę, że tam jest jakaś jaskinia. A tutaj możemy biec dalej. Monument of Ash. Nieźle. Dobra, wbijamy tutaj. Czekajcie. Okej. Czy wy widzieliście, jak tego gościa zmiotło? Chciałem zobaczyć, jak ta balista Zuka działa na potężniejszych przeciwnikach. Chyba nie muszę mówić, że efekt jest wręcz powalający i to dosłownie. Bo gościu po prostu zniknął. Gdzieś on tutaj chyba wylądował. Ale zasadzka. No chłopaki, normalnie zaskoczyliście mnie. Mortal Token. Mortal Token i Mortal Token. Gdzie ten koleś poleciał? Ej, nie mogę go znaleźć teraz. Gdzieś go tak wywiało, że aż go tutaj nie widać. Dobra, ta miejscówka nam się rozwidla w prawo i w lewo. Tam jest jakiś przedmiot, więc idę tutaj. Cały czas tutaj pamiętajmy o tym, że są te duchy, które chcą nas podpalić. Ale ewidentnie odczuwalne dla mnie jest to, że nie powinienem być w tej miejscówce teraz, tylko dużo, dużo wcześniej. Dwóch naraz. Nailed it! Jak on ją naciąga w ogóle, widzieliście? Zauważcie, że jeden koleś przeleciał przez drugiego i też go zabił. I chyba za to dostałem trofeum, że zabiłem dwóch kolesi jednym strzałem. No ładnie, powiem szczerze, że jeżeli jest jakiś... O! Open Iron Maiden. O! Quenching Acid, zobaczcie. Czyli te żelazne dziewice, które tutaj stoją, mogą też służyć jako skrzynie. Trzeba to mieć na uwadze. Powiem wam szczerze, że teraz mam niecny plan zabijania jak największej ilości przeciwników jednym strzałem z balistazuki. Okej. Bronze Bell, dziękuję bardzo. Aha, czekajcie, bo ja tutaj poszedłem w lewo, tak? Dobrze pamiętam. Z tej miejscówki prosto. I zobaczymy, co tutaj dalej mamy.
Tutaj widzę za kolumną Gostka, który sobie siedzi. Nie wiem, chyba można było go zaatakować. Raczej nie był żadnym NPC-em. Tutaj widzę, że można wpaść do tego dołu, czego nie chciałbym raczej zrobić. Ale jeżeli chodzi o ilość ścieżek, to mamy tylko tą jedną, czyli to jest tak naprawdę cały czas ścieżka na wprost. Tutaj mamy jakieś inskrypcje. O! O kurde, jakiś nowy chyba przeciwnik. O kurde! Jak mi... Co on mi... On rzucił we mnie jakąś płonącą kulą ognia. Ta zniewaga krwi wymaga. Okej. Teraz muszę... zwiać. Poczekam sobie na tych gostków. No nie chciałbym zginąć w tym miejscu. Poczekam aż rzuci i zraszuje do mojej powłoki. Jeszcze raz. Ale zraszowałem. Okej, tak się właśnie zastanawiałem, jak go ubić i czy jest możliwość zrobienia tego w tym kociołku. Ale okazało się, że jest. Dobra, mamy jednego glimpsa. Large Bolt, proszę bardzo. Zdobyliśmy naboje do balistazuki. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. Kurde, jaka mroczna w ogóle miejscówka to jest. Ale bardzo, bardzo mi się podoba. Tu mamy dwie żelazne dziewice, ale w żadnej nic nie ma. Trzeba tutaj się mieć na baczności, powiem wam. Pozwólcie, że sobie zaznaczę ścieżki, jakie mamy. Czyli biegliśmy prosto. Teraz skręciliśmy w prawo. I od tej miejscówki mamy możliwość pójścia w prawo, prosto i w lewo. Czyli tutaj ona nam się rozwidla na 3. I standardowo pójdziemy sobie oczywiście w prawo. O! Tutaj jeden, tutaj jeden. No panowie, tak się nie bawimy. Czekajcie, mam plan. Dawaj gościu. Oj! Pamiętajmy, że nie mam wskrzeszenia. Chodźcie, chodźcie, chodźcie wszyscy. Pewnie się domyślacie, jaki mam plan na was. Jeszcze się nie pognali dostatecznie ładnie. O, nie trafiłem. Jak to możliwe? Jest. Kurde. Dlaczego przeleciało tylko przez jednego? Co jest? Coś tutaj... Jakaś tutaj chyba poprawka 1.06 musi wejść. W porządku. Wyczyściłem sobie tą miejscówkę, zanim włączyłem nagrywanie. Mamy tutaj takie potrójne rozwidlenie. Najpierw zobaczmy, co jest naprzeciwko. Naprzeciwko mamy dwóch koleżków. Widzicie tego gościa w oddali? Tego z płonącą bronią? To jest prawdopodobnie jakiś
boss tej lokacji. Zobaczcie, widzicie go? Ewentualnie może jakiś potężniejszy przeciwnik, który tutaj czeka na swoją kolej, żeby spuścić mi łomot. Tutaj mamy kolejny sarkofag, przy którym złożymy naszą ofiarę. I uciekniemy do tyłu. Bo ostatnio przy sarkofagu były duchy czarne, te płonące. Ale tutaj myślę, że ich nie dali, bo jest sester. Także pogadajmy z naszą siostrzyczką. You look parched, foundling. Curious how even a creature like yourself must endure the indignities of the flesh. Such burdens are discarded in these chambers. These disciples are a gruesome sort, but you must admire their conviction. Did you know that beneath their hoods and veils, there's nothing much at all? Just scraped bone and tattered sinew. Packed with the sacred ashes. It has a certain allure. Asceticism is not far from vanity. Now let us sate your thirst. Unless you're also foregoing your primordial desires. Okej, wszystkie widzę siostrzyczki mają to samo do zaoferowania. Pamiętajmy tylko teraz, że po rozmowie z nią wszystko nam się oczywiście odrodziło. Tak, przyjmijmy to na uwadze. W związku z tym zaznaczę sobie na mojej mapie, że idąc prosto odkryliśmy sister. I od sister w prawo jest jakiś kolo. Napiszę sobie kolo. Dobra. No to teraz zajrzyjmy, co jest tutaj. Oj, zapomniałem o tobie. I tutaj jakiś item leżał, którego wcześniej nie zauważyłem. Był to glimpse. Kolejny glimpse i Mortal Token, dziękuję. Tutaj teraz pójdziemy. Ethereal Diapason, czyli regeneracja wskrzeszenia. Glimpse of Wisdom. O, tam widzę gościa w tym garnku. Od razu do niego pobiegnę. Ach! Nie patrzyłem się w ogóle w jego stronę. Pilnowali tutaj jakiejś skrzyni. O, Solemn Offering, moi drodzy, przedmiot do ulepszania naszego sila. Bardzo fajnie, tylko szkoda, że przy tej sister nie znalazłem żadnego kowadła. Tutaj mamy jakieś wrota. Okej, mamy wrota, które się same otworzyły, nawet na nich nie kliknąłem. Ciekawe. Przepraszam. Siada mi już gardło. Dobra, to jest otwarte? Nie.
To nie. Tutaj majdanka. Nie. Dobra, co jest za tymi wrotkami? Majdanka. Glimpse of Futility. Okej, okay, tutaj nam się zbiegają te ścieżki. Tak, to jest to miejsce, które nam się rozwidlało. Super gościu jesteś. Dobra, zabiję sobie tutaj paru tych kolesi. To mi się może wskrzeszenie przywróci. Szybciej. Więc tutaj biegnąc w prawo. I prosto. I prosto. Dojdziemy tutaj. I jeszcze mamy jakąś odnogę jedną w prawo. No to sprawdźmy ją. Dwóch gości z tarczami. Jak za wcześnie. Bez sensu. O, to było tym bardziej bez sensu. Za blisko nich stałem, żeby się teraz tutaj leczyć tym grzybkiem. Fajny motyw z tym jest. Nie, u mnie to robi 30. Bo po prostu nie potrafię zrobić to, o czym piszesz, no, ale trudno. No już chyba wolałem nie mieć tej balisty zuki. Teraz ją wyciągam cały czas przez przypadek. 38 zabrało, bo go zatrułem. To nie był true damage. Scripture of Despair, moi drodzy, zdobyliśmy. Quenching Acid. Kurde, dużo tutaj rzeczy. Dobra, tutaj nie było żadnej maidenki. Lecimy dalej. To jest to cały czas miejscówka Braviksa. Po prostu drzwi są zamknięte i koniec. Nie otworzysz ich, gościu. No dobra, to ja sobie zaznaczę na mapie, że tu są drzwi. Tak. Został nam tylko ten potężny kolo. Znaczy, wygląda potężnie, a jak jest naprawdę, to się za chwilę okaże. Zobaczmy, co to za przeciwnik. A, to jest zwykły kolo. Tylko podpalony. I jakiś super wściekły. No teraz myślałem, że się udało. Ale on mnie teraz tylko podpalił. Ej, sporo bije to podpalenie. Wow. Oj, nie, nie chciałem drugiego grzybka użyć.
Pomyliłem się. Ej, 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 co jest? Gdzie mnie to wywaliło? Dobra. No jak ja tutaj wywalę całe kombo i cały ten pasek staminy, to tam tych obrażeń sporo wchodzi. Niestety zużyłem drugiego grzybka przypadkiem całego. Czy to był po prostu zwyczajnie normalny gościu, tylko jakiś taki podpalony. I z daleka wyglądało, jakby miał jakąś wielką właśnie płonącą maczugę, a on miał po prostu podpalone miecze. Dobra, i tutaj nam się taki korytarzyk odsłonił. Czy to jest jedyna ścieżka? Kolo. Muszę sobie jakoś wyprowadzić tą drogę od tego kolesia, bo już mi się tutaj zakończyło miejsce na mapce. Okej. Co to ja? O! Widzicie, szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, bo teraz te miejscówki nam się połączyły i tam ta ścieżka połączyła się z tą ścieżką i to, co mówiłem, że mi zbrakło już miejsca na mapie, to by mi właśnie nie zbrakło, jakbym wiedział, że te drzwi tu będą. Czyli jest to, powiedzmy, delikatny skrócik, tylko nie wiem, skąd on miałby skracać, bo Sister jest tutaj. Jedynie do pokonania mamy tego gościa, co tutaj z płonącymi mieczami jest. I jesteśmy już właściwie tutaj, w tym samym miejscu, więc... Więc nie wiem, czy to skrót, czy co. Nie mam pełnego życia. Ale trudno. Tutaj widzę jakiś most, dwóch gości. Sorry, trzech gości. O, szczę. O, dzięki. Zrzucili mnie. Miałem tutaj nikczemny plan użycia tego Seala, żeby sprawdzić, czy zaatakuje trzech naraz. Ale nie udało się. No to nie klawa. Tutaj oczywiście uciekamy, bo będą duszki. Tak mi się wydaje. No nie. Duszków nie ma. Jest tylko koleżka z tym mieczykiem. Oj, kurde. Dobrze, że tutaj jest trochę jeszcze gliczy. To nie spada się w przepaść, można gdzieś tam przylewitować przez chwilę w powietrzu. A, dwóch się pojawiło, widzicie. Oj. Trułem go. Co tam, kocie? Oj. Za wcześnie. Nie popisałem się. Straciłem wskrzeszenie. Teraz znowu straciłem jeszcze życie. O Jezu. Weź wartość, proszę cię. Jak
Odzyskałem wskrzeszenie. Odzyskałem życie. Nie, wczoraj nie było live'a. Pokazałem mapkę. Prawda, Piotrze. Kogoś tu słychać za drzwiami. O! Patrzcie, że już mam 7 tysięcy znowu. Glimpse of Hope. Tam na... O, tam na dole stoi jakiś potężniejszy gostek. O, tego nigdy jeszcze nie użyłem. Fajnie wiedzieć. O, ci mają już siwe brody, zobaczcie, już inaczej wyglądają. A, ty już byłeś wcześniej. Podpalony jestem? Nie. Odpalił mnie ten gość i niestety wybiło mnie z ciała. Ale może jeszcze będzie... Kurde, no to teraz ta miejscówka urosła. Przygotuję sobie mapkę. Możemy iść na dół, jak widzicie. Możemy... iść prosto. Nie możemy iść tutaj. To coś jest? Co to jest? Nic. Możemy jeszcze tędy pójść. A nie, tutaj nie ma przejścia. Będziesz, Wrona, tęsknił za szkołą. Jak cię życie w dupę kopnie parę razy, to zatęsknisz za planem zajęć od 8 do 11. Wiesz, co masz robić, czego masz się nauczyć, ktoś ci zada pracę domową, ty masz tylko ją zrobić. Nic poza tym. Coś pięknego. Tutaj mamy tą urnę, która 150% prowadzi do bossa. W takim razie jeszcze zobaczmy, co jest pod podłogą. Pod podłogą jest skrzynia. I tak jak mówiłem, z uwagi na to, że ta miejscówka jest za naszą ognistą maczugą, to jak widzimy, jest tutaj dużo ognia, dużo lawy, dużo tego typu rzeczy. Ja się tutaj pokręcę, najpierw wyeliminuję duchy, ale nie ma ich na razie. Mortal Token i Extracted Tar. Jeszcze inskrypcja. Stop! Widziałem cię kątem oka. Widziałem cię kątem oka, duszku. Jeszcze raz. O! Słyszę go, ale go nie widzę. Może to był cały czas tamten? Wątpię. You are named at birth, promised death. This is freightly of our flesh, but is falsehood.
The gift of immortality lies within reach, but you must be willing to take by force if you must, even if you suffer revolt. There is no without sacrifice, but there is ecstasy in agony. Dobrze. A, jesteś. Dobra, ten mnie ewidentnie podpalił. Z przyzwyczajenia tutaj robię obroty jak w Ghost of Tsushima, żeby się ugasić. No dobra, pogadajmy z Sister. Odkryjmy sobie tą lokację. The body is a tainted vessel fraught with impurities. I do not miss it. Well, perhaps I do miss one or two pleasures of the flesh. I once thought we were alike. These disciples and I. Wayward soul. Consecrated by ragged edge and raging flame. They seek only to be one with their immolating god. I pray that you do not find yourself upon the pyre. Okej. No dobrze. Nic nie kupuję. Zobaczmy, moi drodzy, jak wygląda sytuacja z naszą złotą maską. Czy odkryliśmy już wszystkie teleporty? Falgrim Tower, tak, moi drodzy, Sanctum of Flame to jest ostatnia miejscówka i w niej prawdopodobnie będzie teraz boss, ale zanim się tutaj udamy, pozwólcie, że skoczę sobie do Falgrim Tower, bo mam po prostu 7400 taru, który totalnie nie przyda mi się podczas walki i za każdym razem będę musiał go tylko szukać i podnosić, a szkoda mi będzie tej ilości. Więc zwyczajnie wcześniej ją po prostu wydam u kupca. Taki mam plan. W porządku, moi drodzy. Myślę, że możemy tutaj przechodzić do bossa. Mamy wszystko, wskrzeszenia, resolve, wydany tar, wydane glimpsy. Pijemy nektarek i zobaczmy, co się tutaj wydarzy. No, youtuberzy nie mają zawsze wolne, więc to odpada. Ale fakt, mając swoją firmę i ludzi, którzy dla nas pracują, można w sumie być cały czas na wolnym, jeżeli firma dobrze prosperuje. Wow! O kurde! Jaki gość! On mi przypomina... Chyba, czy się da to sparować. No, nie udało mi się tak czy inaczej. Ciekaw jestem, czy w ogóle jakiekolwiek jego ciosy da się parować. Nie, to mi nie wychodzi. Sporo mu chyba zabrałem, co wy na to. Strasznie wolny gościu. A! Ale fart, nie sięgnął mnie tą animacją.
strasznie ospały jest ten boss. No go pokonam. Znaczy, pokonam. Załatwię go pierwszy raz. A on ma na bank drugą fazę. No to druga faza jest taka sama. Co jest z nim? Okej, tutaj moja wina. Bo chciałem się pobawić w parowanko. Spali mnie to. Tak, spaliło mnie. O, to na bank można sparować, bo nic się nie pojawia. Tylko, że mi to po prostu nie wychodzi. I chyba tutaj się pożegnam z życiem. Jeszcze przeżyłem. Strasznie dziwny jest ten boss, taki nudny. Nic ciekawego nie robi. Pierwsza faza była prosta, jak nie wiem. Być może żadnego z jego ataków. Dziwne. No dobra, słuchajcie, spróbuję go sparować, bo jestem ciekaw, czy się da. Najwyżej zrobię go za drugim razem. No dawaj. Tylko nie jestem gotowy. Teraz. Teraz spróbujemy drugi raz. Jakiś dziwny, strasznie nudny, taki śpiący jakby. Ten boss jest podejrzanie za prosty. Podejrzewam, że albo ma trzy paski życia i trzeci pasek jest dopiero wyzwaniem, albo jeszcze tutaj jest jakaś dodatkowa mechanika, o której jeszcze nie wiemy. Gorsze jest to, że on tylko huknie w naszą stronę i już mnie podpala to. Patrzcie, znowu zmarkował. Taki z ciebie Marek. Oj. Ale za ciosem tutaj poszedł. Dobra, wiemy, że jesteś bossem.
jeszcze jest. Tyle życia miałem. A, wiem gdzie jest. I kopnie. Imrod de Anrepnant. Dopiero teraz przeczytałem, jak on się nazywa. Nie pukło. Ale się nadziałam. Kurde, jak ja się tu nadziałam na ten atak. Nie mam jak wrócić do ciała. Faded the fire. A jest trzecia faza, już wiem. Już wiedziałem. Coś tak czułem. Nie, nie ma trzeciej fazy. Co jest? Bombel. Podnieś się, no gościu. No wiecie co? Tyle stał z tym rozbitym paskiem. Trochę rozbiło mnie to, że dostałem trofeum, ale stwierdziłem, ej. Kurde. Glimpse of Annihilation. Cholera. I don't like. Nie, on jest moim zdaniem dużo, dużo prostszy. Od tego Taurusa lodowego. Od tych bliźniaczych gladiatorów totalnie prostszy, ale nie spodziewałem się, że będzie aż taki banalny wręcz. Dobra, odzyskajmy naszego Glanda. I zobaczcie, jak się wycwanili, moi drodzy. Nasz glandzik się odpala. Dobra. Zaświecił się. Inflamed gland, moi drodzy. I teraz coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha. Pamiętacie ten item, który służy do teleportacji? Zauważcie, że kiedy mamy przy sobie glanda, nie można go używać. Także spoko. No i zobaczmy, jaki opis tutaj ma ten nowy gland. An engorged muscular lump radiating heat. This lump of flesh pulses with a warm, wet heat like an exalted breath. The mercenaries consume the sense once head begins to ash with a feverish intensity the longer it's held. Spoko. No dobra. Więc teraz, moi drodzy, nie pozostało nam nic innego, jak zmierzyć się z tą miejscówką. Zobaczymy, jak bardzo ona się zmieniła. I postaram się donieść gland aż do naszego drzewa, gdzie jest ten długonosy gościu z łańcuchami. Także to w kolejnych materiałach. Wielkie dzięki za dzisiaj. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Na streamie chyba też się zaraz już pożegnamy, także sobie to prawdopodobnie dokończymy jutro. Natomiast
Jeszcze raz się pożegnamy z YouTube'em, pozdrawiam serdecznie i do następnego.